Magdalena Ogórek, była gwiazda TVP, ostrożnie kroczy w stronę swojego luksusowego auta wartego ćwierć miliona złotych z elegancką torebką o wartości 7 tysięcy złotych, machającą w takt jej kroku-kropka po gwałtownym rozstaniu z telewizją polską. Magdalena Ogórek musi teraz odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Dziennikarka, która niedawno wróciła z wyjątkowych rzymskich wakacji, została przyłapana. W centrum Warszawy. Magdalena Ogórek to jedna z wielu twarzy TVP, które dotknęła powyborcza rewolucja. Po ośmiu latach współpracy z publicznym nadawcą jej przepustka wygasła nagle, uniemożliwiając jej dostęp do studia. Co więcej, 44-letnia dziennikarka musiała pożegnać się z pracą i dobrze płatnymi kontraktami w Polskim Radiu. Nic więc dziwnego, że jej wakacje, które miały być chwilą relaksu, zamieniły się w czas niepewności. Stres ostatnich miesięcy Magdalena postanowiła zrzucić w Rzymie, gdzie wybrała się w związku z pracą badawczą. Chociaż miała pomagać w pisaniu nowej książki, ogórek nie zapomniała podzielić się na Instagramie kilkoma ujęciami z wiecznego miasta. Mimo zabieganej atmosfery, prezenterka znalazła czas na spacerowanie malowniczymi uliczkami oraz degustację lokalnych specjałów. Teraz, po zakończeniu rzymskich wakacji, Magdalena wróciła do Warszawy i pojawiła się w ulicznej sesji, zorganizowanej przez paperacę we wtorek. Zawsze dbająca o swój wygląd, prezentowała się bez zarzutu, ubrana w szary płaszcz Max mary o wartości 8000 tysięcy zł, czarny sweter. Rurki i czarne trapei. Całość uzupełniała torebka Dolce Gabbana warta 7 tysięcy złotych. Magdalena śmiele kroczyła w kierunku swojego BMW za ćwierć miliona złotych, po czym odjechała w nieznane, pozostawiając za sobą chmurę zainteresowania.